Cześć, witajcie, z tej strony Ewo, a to jest kolejny odcinek z Zelkera Czyste Niebo. W dzisiejszym odcinku skończymy misję związaną z Sacharowem, z zleceniem i będziemy dalej podróżować. Natomiast, jak słyszycie, jestem lekko zaprzysiębiony. Delikatnie się źle czuję. Ale co tam? Przeproszuję, ja muszę najpierw coś zobaczyć. Co ja mogę? O, to mogę ci, ziomuś, sprzedać w sumie, bo parę hajsu mi się przyda. Nie powiem, że nie. Dobra, cicho bądź. Idziesz sobie wreszcie. Tak. Idźmy. Ciepnij se tego. Ciepnij se tego. Ziomuś, 21 bandaży, 13, ciepnij se tego, Andrzej. Zdrowie plus 4, promieniowanie bin. Ogień plus 3, chemiczne. Elektryczne, psioniczne, promieniowanie, krwawienie, zdrowie. A kurde. Chociaż w sumie ja już mógłbym sobie to kupić. Kupię sobie Ajolo. Aha. To teraz pewnie muszę to ulepszyć. A to też będzie słono kosztować, coś tak czuję. Co nowego, stalkerze? Wszystko po staremu, ziomek. Dobra, na pierwsze piętro. Tu gdzieś był ten. Ulepsz. Tylko 3000 potrzebuję, 1000. Dobra, zaraz to się ogarniemy. Taka trochę radziecka muzyka. Dobra, ludziska, kupiliśmy sobie nowy kombinezon. Tylko kurde. Pieniądz, więc mów. Tak, ja wiem. Kiełbaska, chlebek. Czy do niego pójdziemy? Zostawiasz nas? Ura. Boże, jakie szczęście. Kurczę. Ogieńczne, lepatia. To sprzedam. To sprzedam. To i to i to i to.
Kurczę, szkoda mi trochę tego kulebiaka sprzedawać. Zdrowie plus 4. Ochronna siła uderzeniowa, zadrapanie. W ogóle nie mam kuloodporność chemiczna. A, ja pewnie noktowizję stracę. A jolo. 7000 tylko. Kurczę, zastanawiam się naprawdę, czy to sprzedać jeszcze. Bo... A, ja tych granatów w ogóle nie używam. Nie schowasz broni, tylko z nią sobie. Po co jest, wodzu? Tak, on nie ma noktowizji. Kurczę, no ale trudno. Ja sobie ten też ulepszę. Masz dla mnie jakąś robotę? Mechanizm karabinu maszynowego. Wrot karabinu maszynowego. Gazów. Aktywne filtry, noktowizja, a ja to kosztuje 3000 rubli. Okej. Jak życie? Dobra, jak sobie wsadzę to. Czy moje promieniotwórczość jakoś maksymalnie wzrośnie? Nie, co to jest? Zadanie wzmocnionej kamizelki kuloodpornej. Zobaczmy dla dziecka, jakie mam ulepszenie do zleścia. 10 sztuk aż. Dobra, pogadajmy z tym. A nie, schodzi mi promieniowanie. Kurde. I flaszeczka się ściepni, hopie. Dobra. Pajziom. Za rodinu! O, widzę anomalię. Przepraszam. Coś tu jest bardzo silnie. O, jest coś. Ja sobie ludzisko tutaj pierdupnę. Screenshota. Ciepnij se, Andrzej.
To co ja znalazłem? Artefakt w waszym kształcie pojawia się w miejscach zniszczonej aktywności grawitacyjnej. Zachowuje się jak gąbka, wchłaniając promieniowanie. Dzięki temu artefakt zapewnił ochronę przed promieniowaniem z zewnątrz, jak również z radioaktywnymi cząstkami, które znalazły się w ciele. Super! To mogę sprzedać i to mogę wrzucić. I tym samym zarobię. Leki popromienne. Stacja radiolokacyjna. Ciekawe. Chemiczne uszkodzenie, tak? Może to już koniec. Co tu się dzieje? Nie no, pijawka. Co? Wróg zabił... Aha, dobra. Biją! Biją! No chodź, ziomuś. No chodź. No chodź. No chodź. Wow. Wow, ludzisk, co to było? Co tu się... To jest snajper, bo...
No, jeszcze raz. Okej. Czy mamy wszystko? Chłopaki, nie czas na relaks. Cicho. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ja zdążę was, chłopaki, rozchodźcie się, czekajcie. Opierdzielić. Dobra, dość tego. Schowaj broń. Najemniku, świetna robota. Teraz mamy wolną drogę do Jantaru. Weź jeden z naszych kobiet, będziecie chronić przed anomalią innym strzelcom. Cieszę, że mogę wam pomóc. Kombinezon Wschód Słońca. Okej, zobaczmy, co to jest. 19-19-25. O kurde. Ale schryn doliłem. Ale schryn doliłem. Teraz patrzcie, ludziska. Masakra. No mów. To było zombie. Ktoś z czystego nieba. Z powinności, przepraszam. Ja pozbieram te bronie. O kurczaki. Ale znaleźliska. Taka mizerka jest tylko lepsza pod względem kul odporności. O Boże, Boże. Jakim on nie stanie? Dobra, muszę wziąć sobie to ciepnicę, hopie. I teraz tak, zróbmy tak. Tak. Coś masz ciekawego? Nie, nie masz.
Dobra, padł następny, pod następny. Jak się stoczyły te ciała? O, skubaniutki. Dobra. Właśnie muszę stąd zmienić miejscówkę. Się wespnę i zobaczę, jak sytuacja tu wygląda. Po prostu. Kaj, wy jesteście? Okej. Okej. Co wy broniliście? To mi się przyda. W sumie to też, to też. To mi się przyda. Tanie amunicje, apteczki. No kurde. Gdzie są te wszystkie trupy? Dobra, to nie. To. Aha, za ciężki, żeby iść. No spoko. To wyrzucimy. Okej, dobra. Mamy to. Okej, zapiszemy sobie ludziska. Pójdziemy jeszcze do... coś mi promieniuje. Wrócimy się do bazy powinności i będziemy odcinek kończyć. Myślałem, że pójdziemy sobie do... O matko, jak się nazywał ten chłop, facet? Do Sacharowa, ale tutaj wynikła pomoc stalkerska i... Stalker stalkerowi wilkiem być nie powinien. Zaraz, 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 ja jestem. Halo, halo, halo. Ja chyba zabłądziłem. Przepraszam. Jakaś stacja kolejowa. Kolejowa. O, traktorek. Coś mi promieniuje. Promieniowanie plus 1. Plus 2 to jest 3. Minus 3. A, okej. Kulebiek. Dobra. No nie mogę tak wszystkim pomagać, bo ja muszę najpierw się towaru pozbyć. Mam tego... Ta łata jest po prostu za dużo. Słucham. Aha, tu mogę ulepszyć. Jakiś handlarz? Ty nie wyglądasz handlarzy, Wacław. Wal śmiało, oczywiście. Sprzedajemy. Sprzedajemy. To. Raz, dwa. To, to. Hej, Janusz, ty takich zakupów w życiu jeszcze nie widziałeś. Chłopie. Ja się obłowię i będę niczym
Rozprosiaczony kulebiak. Dobra, to mogę opitolić. To mogę opitolić. Co mogę kupić? Trochę ammo. Parę bandaży. W sumie to mogę kupić. No, pójdziemy do ciebie, Andrzej. No, prywiet, prywiet. Naprawmy. A ty nie możesz. No spoko. Z tym coś możesz zrobić? Też nie możesz. Co możesz mi ulepszyć z bronią? Nasadka do wydłużenia, zwiększenia lufy. Prędkość wylotowa, stabilizacja. Dobra. To ja pójdę do Wałodzi. Dobra, ludziska, my się w tym miejscu będziemy żegnać, ponieważ zrobimy to w następnym odcinku. Pójdziemy do Sacharowa w następnym odcinku, także trzymajcie się. Zachęcam do subskrybowania, do łapkowania, boże, nie wiem, czemu taka pauza, łapkowania, komentowania, udostępniania materiałów, także trzymajcie się, na razie, cześć.